Witam Państwa jeszcze raz, nazywam się Artur Szkop i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o energetyce, o zmianach klimatu, o tym, co możemy, co powinniśmy zrobić, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zmniejszyć prawdopodobieństwo, że sytuacja wypchnie nam się pod kontrolę. Dobrze, więc zacznę tak. Mamy rozkład temperatur przy powierzchni Ziemi. To jest średnia temperatura na całej planecie przy powierzchni. Oczywiście nie mierzymy jej w każdym miejscu, ale mamy nasze modele. Modele możemy użyć, żeby obliczyć temperaturę tam, gdzie nie zmierzyliśmy jej bezpośrednio. No i w związku z tym możemy policzyć średnią temperaturę Ziemi i jej zmiany. No i jak Państwo widzicie, a niebieskimi kolorami są zaznaczone lata, które były dawno, dawno temu. Tutaj od 40 lat mamy poprzedniego wieku. A następnie mamy coraz bardziej te czerwone wyżej, niestety, to są te ostatnie lata. No i widzimy, że 23 zaszalał, że tak to sformułuję. Od połowy roku obserwujemy zjawisko El Niño. Jest to El Niño, to jest zjawisko, które to jest taki rodzaj oscylacji. Mamy fazę El Niño i fazę La Niña, i są to oscylacje temperatury głównie Pacyfiku, ale ilość energii związana z temperaturą powierzchni wody jest tak olbrzymia, że taka oscylacja na temperatury powierzchni oceanu może wpływać na temperaturę na całej planecie. No i jak widzimy, to jest niemała różnica, bo my tutaj mówimy o 0,2 stopnia cieplej niż było chociażby nawet jeszcze rok temu. Oczywiście po przejściu takiego El Niño prawdopodobnie te temperatury troszeczkę wrócą do trendu, no ale widzimy, że sytuacja robi się dramatyczna. Mamy tutaj te wzrosty bardzo wysokie i tak jak IPCC, czyli Międzynarodowy Panel do Badań Zmian Klimatu, postulował, że jesteśmy w stanie zatrzymać ocieplenie na około 1,5 stopnia w stosunku do średniej sprzed rewolucji industrialnej. No niestety w tej chwili mamy już tutaj w roku 1,7, 1,8 powyżej, a za chwilę przekroczymy 2 stopnie, no więc coraz bardziej odjeżdżają nam te targety, które były ustalone kiedyś. Tak naprawdę w tej chwili walczymy o 3 stopnie. A 3 stopnie oznacza już dosyć silne zmiany na całej planecie, o czym jeszcze opowiem później. Dobrze. No więc co z tą energetyką? I jakie to ma znaczenie, ile emitujemy gazów cieplarnianych? Przede wszystkim dwutlenku węgla. No więc do niedawna przede wszystkim uzyskiwaliśmy prąd elektryczny spalając paliwa kopalne, czyli głównie węgiel, ropę naftową, gaz ziemny. Wszystko to wiąże się z emisją CO2. No i proszę zobaczyć tutaj po prawej stronie, mamy znowu z IPCC różne przewidywania, ile będziemy emitować. A mamy taki scenariusz średni, to jest ten taki medium na środku, gdzie widzimy, że mamy koło 2040 emitować najwięcej, a potem to będzie sobie bardzo ładnie spadać, prawie do zera. A widzimy takie dwa bardzo optymistyczne scenariusze, niebieski i ten taki błękitny, gdzie w ogóle schodzimy poniżej zera, bo się Państwo zastanawiacie, jak to jest możliwe, że mamy emisje ujemne, no bo tutaj zakładamy, że będziemy wyłapywać jakimś cudem CO2 z atmosfery. To nie jest tak, że się nie da, da się, ale potrzeba bardzo dużo energii, żeby to zrobić. No więc jeżeli chcemy w ogóle myśleć o ujemnych emisjach, to potrzebujemy źródeł energii, które nie dość, że pokryją nam zapotrzebowanie na energię, którą zużywamy, to jeszcze do tego pokryją zapotrzebowanie na energię związaną z wychwytem gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2. A tak realnie to pewnie idziemy bardziej ścieżką high, patrząc po tym, co się działo, to zobaczę, że tu jest to sprzed paru lat już jest ta prognoza i tak jak patrzymy, co się dzieje, to bardziej idziemy tą taką bardziej czerwoną ścieżką. Na szczęście no, nie idziemy tą very high, więc jeszcze i tak nie jest najgorzej. To jest taka, co by było, gdybyśmy nic nie robili. W sensie budujemy elektrownie węglowe, elektrownie gazowe i na nic nie patrzymy. Natomiast jesteśmy gdzieś tam powyżej tego, co byśmy chcieli, ale może nie jest jeszcze bardzo źle pod względem tego, jak nam idzie ograniczanie emisji. Niestety, w ostatnim czasie bardzo silnie ograniczamy emisję z transportu. Mamy bardzo dalekosiężne plany. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, reszta świata mniej, jak wiemy, ale energia na transport skądś musi pochodzić. I jeżeli przestaniemy spalać pochodne ropy naftowej w naszych silnikach, to zaczniemy zużywać energię, którą będziemy musieli w jakiś inny sposób wyprodukować.
A co za tym idzie, ta energetyka będzie miała coraz większe, ważniejsze znaczenie dla całkowitych misji, które wytwarza nasza cywilizacja. Tak na marginesie powiem, że jeszcze dosyć silnym przyczynkiem do emisji jest produkcja betonu i asfaltu. Jakby się ktoś zastanawiał, no dobra, jak nie energetyka i nie transport, to co jeszcze? Wbrew pozorom całkiem dużo, w sensie tak mniej więcej 1/3 emisji pochodzi z budowy, czyli po prostu z cementowni, z wiązania betonu. Beton jak wiąże, wytwarza, wydziela się CO2. Również w procesie przygotowywania cementu jest wytwarzane CO2 i to są dosyć duże liczby. Dobrze. Ok, jak nam idzie zmniejszanie korzystania źródeł kopalnych i zastępowania ich źródłami odnawialnymi albo bezemisyjnymi? Więc proszę zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o węgiel, czyli ten taki ciemnoszary kolor, proszę zobaczyć, że ilość zużycia węgla rzeczywiście spada. No i tutaj te prognozy są takie, że około 2035 roku, no już powinniśmy schodzić do zera. Jak to wyjdzie, to zobaczymy. Ten brązowy kolor to jest lignite, to jest węgiel brunatny. I to są dwa węgle, które spalamy. A jeżeli chodzi o źródła odnawialne, to widzimy, że tutaj przede wszystkim wiatr jest tym, co rozwija się najbardziej. W drugiej kolejności energetyka słoneczna, przede wszystkim fotowoltaika. Są też inne rodzaje, o tym też również później opowiem. No i co? No jeżeli chodzi o hydroelektrownię, to proszę zobaczyć, że w zasadzie nie ma zmian. Dlatego, że nie za bardzo jesteśmy w stanie coś nowego, szczególnie w Europie, wybudować jakieś duże zapory, które by pozwoliły na spiętrzenie wody. Oczywiście im wyżej spiętrzymy wodę, tym więcej energii możemy odzyskać z każdego litra, który przepłynie przez elektrownię. W Skandynawii jest dużo elektrowni wodnych, no ale jak niestety tutaj za bardzo nie mamy pola do popisu, jeżeli chodzi o zwiększenie. No i co najważniejsze, to na samym dole żółte, czyli energia nuklearna spada. Tak? Wytwarzamy coraz mniej. W Europie coraz mniej. Pozamykaliśmy po Fukushimie elektrownie. Przede wszystkim Niemcy zamknęły elektrownie. Plany budowy nowych zostały odłożone w wielu krajach. Również w Stanach Zjednoczonych odłożono plany budowy elektrowni. Na szczęście do klimatu. Troszeczkę ten wszyscy trochę zapomnieli o tej katastrofie w Fukushimie i zaczynamy wracać powolutku z pomysłem rozbudowy elektrowni atomowych. No i co ciekawe, Japonia włączyła z powrotem swoje reaktory, ponieważ ceny prądu były tak duże i zapotrzebowanie na import surowców takich jak węgiel zrobiło się tak duże, że nie miało to najmniejszego sensu. No więc w tej Japonii, w której doszło do tej katastrofy, elektrownie atomowe z powrotem działają. Dobrze. Więc wiemy, że musimy ograniczyć emisję CO2. Ale gdzie powinniśmy zainwestować najwięcej pieniędzy i gdzie będzie najwyższa stopa zwrotu? Czyli gdzie możemy jak najtaniej, jak najszybciej wytworzyć takie źródła energii, które pozwolą nam na zastąpienie spalania paliw kopalnych? No więc co musimy wziąć pod uwagę? No więc nie tylko wytworzenie instalacji, ale późniejsza obsługa, jak ona wpływa na środowisko, bo może być tak, że zmniejszymy emisję CO2, ale spowodujemy lokalną katastrofę ekologiczną. Musimy takie rzeczy też wziąć pod uwagę. Oczywiście koszty społeczne, trwałość takiej instalacji, a następnie o to, o czym zazwyczaj zapominamy, czyli to, że taką instalację jeszcze potem trzeba rozebrać, co z nią zrobić, więc recycling. To w niektórych sytuacjach jest problemem. Zacznijmy od tej najważniejszej w ostatnich czasach, w szczególności dla Europy, ale tak naprawdę na całym świecie, najszybciej rozwija się energetyka wiatrowa. Mówimy tutaj o pojedynczych instalacjach, gdzie mamy pojedyncze wiatraki, które odzyskują bezpośrednio energię kinetyczną wiatru i zamieniają ją na energię elektryczną. A jakie są ich największe plusy? Największe plusy są takie, że są zrobione z tanich materiałów, ponieważ zazwyczaj jest to stalowy słup, a mamy łopaty zrobione z włókna szklanego, które jest tanie, stal, mamy trochę aluminium, mamy trochę betonu na podstawę i rzadkie materiały, nic specjalnie drogiego. Czas stawiania tego wiatraka jest relatywnie bardzo krótki, więc jeżeli już mamy pozwolenie i mamy miejsce, to możemy dosyć szybko wybudować nowe moce energetyczne. W dowolnym w zasadzie, w bardzo krótkim czasie i w zasadzie w dowolnym miejscu, jeżeli mamy pozwolenie, zyskać pozwolenie na taką budowę. Niestety, jak już zbudujemy sobie taką elektrownię, to jej obsługa jest droga i czasochłonna. Ze względu na to, że zamiast
jednej, dwóch czy pięciu turbin, tak jak mamy w elektrowni węglowej, gdzie mamy turbiny gazowe, a może w Bełchatowie jest, jeżeli się nie mylę, około 10 turbin, to w dużej elektrowni wiatrowej mamy tych turbin kilkaset. I każda taka turbina wymaga obsługi, wymaga sprawdzenia, czy wszystko z nią w porządku. Ktoś musi tam wejść na górę, więc mamy tutaj pracę na wysokości. No i niestety w przeliczeniu na jedną megawattogodzinę wytworzonej energii najbardziej niebezpieczne w obsłudze są właśnie elektrownie wiatrowe, gdzie dosyć dużo wypadków jest związanych z tym, że ludzie po prostu spadają podczas oględzin i konserwacji takiej instalacji. Mamy niską trwałość, o tym za chwilę, a olbrzymie zapotrzebowanie na przestrzeń. Większe niż by się nawet wydawało, bo okej, my sobie musimy tak, no taki wiatrak, no to pewnie musimy mieć przynajmniej tyle miejsca, że jak on by się, nie daj Boże, przewrócił, to żeby na nic nie spadł. Ale okazuje się, że jak sobie nastawiamy tych wiatraków zbyt gęsto, to pojawiają się taki problem jak cienie wiatrowe. Taki wiatrak mógłby się wydawać, że ile energii on zyskuje. Wbrew pozorom ponad połowę energii, która przelatuje przez pole przekroju wiatraka, jest odzyskiwana przez niego. Co za tym idzie, za takim wiatrakiem prędkość wiatru wyraźnie spada. No i jak jeżeli ustawimy wiatraki zbyt gęsto, to jeden drugiemu będzie rzucał cień i sprawność kolejnych wiatraków będzie mniejsza, gdzieś po prostu nie opłaca. Plusem jest stosunkowo łatwy recykling. Znowu, tanie, łatwe materiały, łatwe do produkcji materiały, również łatwo je zrecyklingować. Jest bardzo wiele firm, które potrafi zrecyklingować tubę stalową, więc możemy ją pociąć na kawałki, przetopić, zrobić z niej nowy wiatrak. Jeżeli chodzi o włókno szklane, również bardzo łatwo je przeprocesować. Mamy miedź w samych konwerterach energii kinetycznej na elektryczną, ją również łatwo jest ponownie wykorzystać. Co ciekawe, tutaj troszeczkę wzorów, przepraszam bardzo za wzory, no ale musimy chociaż troszkę. A jak się ma ilość mocy dostępnej z wiatru do jego prędkości? No i troszeczkę tutaj wzorów chciałem napisać. Mamy P duże, to jest moc, która, jak widzimy, jest zależna od kwadratu prędkości, bo ona jest zależna od energii kinetycznej wiatru, ale również od prędkości wiatru zależy to, jak dużo masy powietrza przelatuje w jednostce czasu przez naszą elektrownię wiatrową. To jest to M od T. No i teraz, jeżeli podstawimy i zrobimy z tego jeden wzór, to dostajemy, że P jest zależne od trzeciej potęgi prędkości wiatru. A co za tym idzie? Jeżeli mamy elektrownię, która jest zaprojektowana, dajmy na to, na 18 metrów na sekundę, a wieje 6 metrów na sekundę, czyli 3 razy mniej, to nie jest tak, że ona produkuje 3 razy mniej prądu. Ona produkuje w tym momencie 3 do 3 mniej, razy mniej prądu, a to jest 27 razy. Czyli co za tym idzie? Jeżeli produkujemy elektrownię wiatrową, musimy dopasować łopaty, dopasować ich konstrukcję do średniego wiatru, który mamy w tym regionie. Jeżeli będzie wiało wyraźnie słabiej, to produkujemy bardzo mało prądu. Jeżeli będzie wiało wyraźnie silniej, to musimy wyłączyć elektrownię, dlatego że zniszczeniu ulegną łopaty. Więc niestety, sprawdzałem dla Polski, średnie realne wykorzystanie elektrowni, czyli ile energii średnio produkuje w stosunku do mocy nominalnej, to jest 17%. Więc niestety bardzo mało. A dla elektrowni na morzach, na dużych akwenach jest trochę lepiej, tam 25%. A na lądzie zmienność wiatru jest większa. Ale nadal no jest to bardzo mało, więc jeżeli mamy gdzieś zamontowane powiedzmy 100 MW elektrowni wiatrowej, to nie znaczy, że ona produkuje 100 MW. To nawet nie oznacza, że ona produkuje 50 MW. To jest, mówimy tutaj bardziej o 10-20 MW średnio z takiej instalacji. Co więcej, konstrukcja wiatraku bazuje na stali, aluminium i włóknie szklanym. No i teraz tak. Powiedzieliśmy, że wiatraki lepiej sobie radzą na dużych akwenach i to jest prawda, tam jest wyższa prędkość wiatru, tam jest bardziej stabilny wiatr. Problem polega na tym, że tam jest również bardzo dużo soli. No i sól niestety ma dwojakie negatywne działanie. Przede wszystkim wpływa na erozję łopat, czyli to, co widzimy po prawej. Końcówki łopat poruszają się z bardzo dużą prędkością, to jest 300-400 km na godzinę. I co się dzieje? Jeżeli mamy prędkość wiatru na tyle dużą, że mamy załamywanie się fal, to nad powierzchnią wody powstają kropelki słonej wody. Czyli jak słona woda odparowuje, kropelka słonej wody odparowuje, zostaje po niej malutki, mikroskopijny kryształek soli. No i teraz te biedne łopaty, które tam bardzo dużą prędkością się poruszają, są cały czas wystawione na działanie erozji związanej ze zderzeniami z takimi malutkimi kryształkami soli. No i
Niestety, jakbyśmy tego nie robili, to po 10-15 latach wydajność takiej elektrowni zaczyna wyraźnie spadać, ze względu na to, że po prostu opór rośnie, ponieważ powierzchnia nie jest już taka ładnie aerodynamicznie zaokrąglona, tylko po prostu pojawiają się takie wżery, jak tutaj widzimy na obrazkach. No i tak naprawdę trzeba taką elektrownię w tym momencie odnowić, a zazwyczaj niestety jest tak, że taniej zrobić jest nową niż odnowić starą, więc recyklingujemy, robimy nowe. Widziałem takie pomysły, żeby kupować używane elektrownie wiatrowe i stawiać się na przykład u nas, no ale właśnie widzimy, jak dobrym jest to pomysłem. Taka elektrownia ma znacznie mniejszą wydajność niż miała, jak była nowa. No, jeszcze tam dodatkowo wspomnę, że środowisko silnie zasolone może powodować korozję międzykrystaliczną aluminium, która jest trudna do zaabsorbowania, osłabia aluminium, co oznacza, że mamy również skrócony czas życia elementów konstrukcyjnych. Co ciekawe, elektrownie wiatrowe wprowadzają dużo turbulencji do atmosfery. To jest piękne zdjęcie, w którym mamy taką sytuację, kiedy mamy wysoką wilgotność, ale ta wilgotność nie przekracza wyraźnie 100%, czyli mamy takie warunki, że mamy prawie ilość wilgoci potrzebną do powstania chmur, ale nie do końca. I co się dzieje, jak prowadzimy turbulencję? Turbulencja sprawia, że kropelki mogą łatwiej się łączyć, łatwiej powstawać. Szybciej łączą się ze sobą mikroskopijne kropelki, raz narastają coraz większe, aż do rozmiarów makroskopowych. No i co? No i powstaje chmura. Żeby było jasne, chmura jest zrobiona z malutkich kropelek wody. Kropelki wody rzędu, dajmy na to 50 mikrometrów, może 100 mikrometrów. Mikroskopijne kropelki wody. Chmury wysoko w atmosferze są z kształtu plotu. No i tu widzimy, że mamy taką sytuację, kiedy ta wprowadzana turbulencja spowodowała powstanie chmur. I co to oznacza? To oznacza, że statystycznie wokół elektrowni pada więcej deszczu, a za elektrownią, czyli w obszarze, który znajduje się kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów w cieniu elektrowni, szczególnie jeżeli mówimy o grupie elektrowni, mamy zmniejszoną ilość opadów. Widzimy to w Szwecji, widzimy to w Holandii w tej chwili. Tam całe wybrzeża, Niemcy, Holandia, cały Benelux, jak również południowa Szwecja, całe wybrzeża są zastawione wiatrakami i to wyraźnie wpływa na ilość opadów w głębi lądu. Co więcej, no, mówiłem o tym cieniu opadowym, no i teraz dochodzimy do takich kuriozalnych sytuacji, kiedy Holendrzy budują nową elektrownię na Morzu Północnym, a Niemcy protestują, ponieważ ich elektrownia zaczyna produkować 10% mniej prądu. Ponieważ nagle mamy nową elektrownię, która zabiera nam energię kinetyczną wiatru. A stąd widzimy, że naprawdę to nie jest tak, że ilość energii kinetycznej z wiatru jest niewyczerpana. Niestety powietrze jest lekkie i mimo tego, że porusza się dosyć szybko, to ta ilość energii kinetycznej niesiona przez powietrze jest relatywnie niewielka. I nawet gdybyśmy zastawili ciągi badania, jeżeli byśmy w tej chwili zastawili w zasadzie wszystkie dostępne tereny elektrowniami wiatrowymi, to jesteśmy w stanie wygenerować mniej więcej dwudziestokrotność zapotrzebowania naszej cywilizacji. A proszę mi wierzyć, że tempo, w jakim przyrasta zapotrzebowanie, jest tak olbrzymie, że to oznacza, że za 100 lat nawet zastawienie całej planety wiatrakami nie wystarczy. Więc wiatraki są fajne na okres przejściowy, ale długoterminowo tej energii z wiatru jest po prostu za mało. No dobrze, no to jak nie wiatr, to może słońce. Mamy fotowoltaikę. Fotowoltaika ma niestety drogie i trudno dostępne materiały. Potrzebujemy metali ziem rzadkich. Mamy dosyć drogą metodę wytwarzania. Tam takie kryształy są potrzebne. Jest długotrwały proces, wymagający bardzo precyzyjnych warunków. Mamy również dosyć duże problemy z obsługą takiej elektrowni. Wbrew pozorom, wydawałoby się, że mamy ogniwo, wystawiamy je i jest pięknie, tak? Robi prąd. Okazuje się, że takie ogniwo bardzo szybko się brudzi i trzeba je czyścić. I to jest dosyć dużo osobowo godzin potrzebnych, żeby wyczyścić takie ogniwa. Tutaj też muszę wspomnieć o pomysłach, że mamy pustynię w północnej Afryce. Zabudujmy ją ogniwami, przesyłajmy prąd do Europy. Wszystko pięknie. Ale nad pustynią mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo pyłu pustynnego, który natychmiast wszystko pokrywa i będą potrzebne dziesiątki, jeśli nie setki osób non-stop chodzące i czyszczące takie ogniwa. Jakoś dziwnym trafem we wszystkich wyliczeniach, na które patrzyłem, tego nie zostało uwzględnione. No, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na przestrzeń, dosyć duża, ale mniejsza niż w przypadku elektrowni wiatrowej, energii ze słońca dolatuje do Ziemi. Na każdy metr kwadratowy w pełnym nasłonecznieniu to jest powyżej 1 kW energii, czyli naprawdę dużo. Oczywiście nie wszystko przechodzi przez atmosferę, oczywiście musimy uwzględnić to, że słońce pada pod jakimś kątem. Mamy również cykl doby i dnia i nocy,
Ale jeżeli uśrednimy to wszystko, to jesteśmy w stanie średnio odzyskiwać z dobrze nasłonecznego miejsca nawet 250-300 watów na metr kwadrat. To nadal jest bardzo dużo. A więc im lepsza lokalizacja, im bardziej nasłoneczniona, im mniej chmur, tym lepiej, ale mówimy tutaj o setkach watów na metr kwadrat. Więc to jest okej. To jest dosyć duża ilość energii. A niestety, takie elektrownie mają dosyć silny wpływ na otoczenie. Elektrownie są ciemne, pochłaniają energię. Nie wszystko zamieniają na prąd, większość zamieniają na ciepło. Co to oznacza? Że okolica zaczyna się grzać, niestety takie elektrownie zmniejszają albedo lokalne i znowu, jeżeli zaczniemy zabudowywać olbrzymie tereny, szczególnie na przykład na Saharze, gdzie jest bardzo duże nasłonecznienie, to bardzo mocno podniesie lokalnie temperatury. I no, oczywiście, jeżeli im większe będą te tereny, tym większy będzie miał, bardziej dalekosiężny będzie wpływ takich podniesionych temperatur. No i na koniec drugi recycling. Niestety odzyskiwanie metali ziemi rzadkich z ogniw jest bardzo drogie i tak naprawdę w tej chwili nadal chyba jest w stanie kupić nowe metale, czy nowe substancje potrzebne do wytworzenia, przepraszam, miało być, niż recyklingować stare ogniwa. Dobrze. Co my mamy na obrazku? To nie jest elektrownia fotowoltaiczna. To jest inny pomysł. To jest kolektor słoneczny. Budujemy lustra. Na pustyni, to musi być na pustyni, budujemy lustra, które skupiają światło na takiej wieży, która znajduje się w środku. Na tej wieży mamy zbiornik, zazwyczaj z jakimś olejem, który pomalowany na czarno, który grzeje się pod wpływem tego promieniowania skupionego na tej wieży, a następnie to ciepło zamieniamy na, przekazujemy je do zbiornika z wodą, tak ulega przemianie fazowej. Mamy parę, para idzie na turbinę i dalej jak w normalnej elektrowni zamieniamy ten prąd. Bardzo fajny pomysł, nie wymaga metali rzadkich. Jest tylko jeden problem, nie może być chmur w ogóle. Nawet minimalna ilość cieniutkiego cirrusa powoduje, że światło zaczyna być rozproszone. Dla elektrowni fotowoltaicznej nie ma to aż takiego znaczenia, ale tutaj jeżeli odrobinkę nawet rozproszymy światło, to ono przestaje dolatywać dokładnie ze słońca, tylko gdzieś jest troszeczkę z boku i już nie skupi się na tej wieży na środku. Dlatego to jest fajny pomysł, tutaj to akurat jest w Kalifornii, bardzo fajny pomysł, ale niestety musimy mieć bezchmurne niebo przynajmniej przez 90-95% dni w roku. No dobrze, to jeszcze jest trzecia najbardziej popularna opcja, jeżeli chodzi o źródła odnawialne, czyli elektrownie wodne. Tak jak wspomnieliśmy, musimy mieć warunki. Musimy mieć sytuację, kiedy mamy rzekę, która niesie dużo wody i jeszcze do tego musimy ją móc spiętrzyć, czyli musimy pogodzić się z tym, że zalewamy jakieś tereny powyżej zapory, tak żeby uzyskać jak najwyższe spiętrzenie wody. Każdy kolejny metr to więcej energii na ten sam litr, który przepłynie. Instalacje ogromne, często związane z przesiedleniem znacznej ilości ludzi. No tutaj jest taki sztandarowy przykład Tama Trzech Przełomów w Chinach, gdzie podobno przesiedlono około 3 milionów, żeby ją zbudować. Tyle zostało, tyle ludzi mieszkało na terenach, które zostały zalane powyżej zapory. Jakie plusy? Jak już się uda początkowo ją zbudować, to jest drogie i czasochłonne, to potem przy liczeniu na megawattogodzinę wytworzoną jest bardzo tania w obsłudze. Bo nawet jeżeli w takiej elektrowni pracuje 100 osób, to ona wytwarza gigawaty. Tutaj o gigawatach prądu, więc znowu w przeliczeniu na jednostkę prądu tutaj ta obsługa jest tania, a relatywnie bezawaryjne są takie elektrownie, no i ich trwałość jest w zasadzie nieograniczona, w sensie jeżeli będziemy ją serwisować, taka tała może służyć 100, 200, 300 lat, tutaj nie ma problemu. Oczywiście pytanie co z recyklingiem i tak naprawdę nie wiadomo, bo nikt nigdy nie próbował rozebrać dużej tamy. Mniejsze tamy były rozbierane, ale duże elektrowni wodnej w zasadzie nigdy nie próbował rozebrać, więc ciężko powiedzieć, jak duże byłyby te koszty. No na szczęście na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby, jakąkolwiek rozbierać. Dobrze. Powiedzieliśmy sobie, że możemy sobie wytworzyć energię ze źródeł odnawialnych. Energia ze źródeł odnawialnych, w szczególności z wiatru i ze słońca, w mniejszym stopniu z wody, jest zależna od tego, co matka natura nam starczy. Jeżeli mamy wiatr, to mamy energię, jeżeli mamy słońce, mamy energię, jak nie ma, to nie ma. W związku z tym, co możemy zrobić, żeby rozwiązać problem zaniku energii w momencie, kiedy nie wieje i nie ma słońca? Stare podejście to magazynowanie energii w dużych magazynach energii zarządzanych globalnie, na poziomie powiedzmy przynajmniej województw, a może nawet państw,
I takim najprostszym metodem magazynowania jest to magazynowanie w energii potencjalnej wody. A więc budujemy sobie dwa zbiorniki wody, jeden wyżej, drugi niżej. No i teraz tak, jeżeli mamy nadmiar energii, to nasze turbiny pompują wodę do górnego zbiornika. Jeżeli mamy niedobór energii w sieci, z górnego zbiornika woda spływa sobie do dolnego, napędzając turbiny. Bardzo fajna metoda. Oczywiście no, straty są duże, tak naprawdę sprawność takiej takiego magazynowania jest poniżej 50%, ale nadal no, jesteśmy w stanie zgromadzić dosyć duże ilości energii. Jak na chwilę obecną jest to bardziej wydajne niż na przykład magazynowanie w bateriach czy chemicznych. Tylko oczywiście wymaga tutaj to różnicy poziomu, więc jeżeli mamy płaski teren, no to nie ma mowy tutaj o elektrowni śrutowo-pompowej. Potrzebujemy też źródła wody. Tam dosyć dużo wody jest potrzebne, żeby zasilać taką elektrownię, bo ta woda to nie jest tak, że możemy kółko pompować tą samą, musimy mieć jakiś przepływ. A jaki jest ciekawy pomysł, który ostatnio jest dosyć mocno forsowany w Unii Europejskiej? Parowanie takich instalacji śrutowo-pompowych z źródłami odnawialnymi, takimi jak elektrownie wiatrowe i elektrownie słoneczne. Dzięki temu obniżamy koszty przesyłu. Mamy taką elektrownię od razu z magazynem energii. Mamy dwa źródła, mamy elektrownię wiatrową, mamy elektrownię słoneczną. Najlepiej jeszcze, jakby w ogóle nasza elektrownia, nasz magazyn szczytowo-pompowy na rzece. W tym momencie mamy zawsze przypływ wody do górnego zbiornika, więc jeszcze mamy dodatkowo jak gdyby elektrownię wodną w tym wszystkim. Więc mamy w tym momencie trzy źródła energii. Dzięki temu jesteśmy w stanie, nawet jeżeli nie wieje i nie świeci, jesteśmy w stanie wytwarzać prąd elektryczny. No i to powoduje, że możemy dosyć stabilnie zasilać sieć energetyczną. Oczywiście koszty wytworzenia takich elektrowni, takiego systemu elektrowni są bardzo wysokie. No to jeżeli nie tak duże elektrownie, to co możemy zrobić? Rozmęć. To jest nowy pomysł. Nowy pomysł, który jest coraz bardziej nabiera rozpędu. A mianowicie magazynujmy energię w skali, może jeżeli nie gospodarstw domowych, to w skali gmin. Okazuje się, że w zależności od tego, w jakiej skali chcemy magazynować energię, to inne technologie mogą okazać się lepsze, a inne gorsze. W skali makro woda, energia magazynowana w energii potencjalnej wody jest najlepszym rozwiązaniem. Ale jeżeli mówimy już o skali rzędu powiedzmy 100 gospodarstw domowych, okazuje się, że całkiem niezłym pomysłem jest magazynowanie energii w postaci sprężonego powietrza. Budujemy zbiornik na sprężone powietrze. Mówimy tutaj o rząd wielkości 10 metrów, czyli takiej wielkości budynku małego, tak? To mniej więcej tej wielkości, zakopujemy go i następnie, jeżeli mamy nadmiar energii, sprężamy powietrze i magazynujemy je w zbiorniku. W momencie, kiedy mamy niedobór energii, sprężone powietrze napędza nam turbinę, która wytwarza prąd elektryczny. Dlaczego w skali większej to nie działa? Dlatego, że jest po prostu no, fizyczny limit, jak duży zbiornik możemy zbudować. To jest głównie ten problem. I w tej chwili, nawet w Polsce, jest kilka inicjatyw. Wiem, że Nogi miał taką próbną kampanię. Pomysł jest taki. Wybijemy gminę, która jest gotowa na inwestycje. Mówimy tutaj o rząd wielkości 100 domów. A następnie na większości domów montujemy oto ogniwa. Na całą gminę montujemy jedną elektrownię wiatrową, czyli jeden wiatrak. Dlaczego jeden wiatrak, a nie przy każdym domu? Dlatego, że prędkość wiatru bardzo silnie spada przy powierzchni ziemi. Więc nie opłaca się budować niskich wiatraków, a nie każdy może wybudować 100-metrowy wiatrak na swojej posesji. No więc ludzie się zbierają i budują wyższy wiatrak, bo odzyskiwał energię z wyższych warstw atmosfery, czyli powiedzmy wyżej 100 metrów. A oprócz tego budujemy zbiornik na sprężone powietrze. I mamy w ten sposób taką, powiedzmy, komunę, grupę budynków, która w dużym stopniu jest samowystarczalna energetycznie. Jak widziałem wyliczenia, że tak naprawdę 80% zapotrzebowania coś takiego jest w stanie zapewnić. Czyli tylko w 20% przypadków taka gmina potrzebowałaby dostępu do zewnętrznej sieci, a w 80% przypadków mogłaby sobie sama poradzić energetycznie. Jeżeli nie energia odnawialna, to może energia również bezemisyjna, energia z atomu. Atom ma złą renomę. Był Czarnobyl, była Fukushima. Wszyscy wiemy, że reaktory atomowe są niebezpieczne. I to jest prawda, one są niebezpieczne. Ale
od czasów, kiedy wynaleziono elektrownie atomowe, postęp technologiczny jest naprawdę olbrzymi. I mamy, to nie jest tak, że nie ma nowych technologii. Mamy te nowe technologie. Niestety po prostu po katastrofie w Czarnobylu prace nad nowymi technologiami zostały bardzo silnie przycięte. Finansowanie. Dlatego nie słyszymy o nowych, rzadko słyszymy o nowych jakichś rozwiązaniach, ale one są. Jak się poszukaj, popatrzy, to są. No i teraz takimi, tym o czym się mówi ostatnio najwięcej, to są nowa generacja reaktorów, w których mamy uran lub tor lub pluton, zazwyczaj mówimy tutaj o uranie lub torze, w postaci płynnych soli. A więc mówimy tutaj o reaktorach, których rdzeń już jest stopiony na dzień dobry. Mamy takie reaktory, w których rdzeń jest płynny, grzeje się i jednocześnie podlega obiegowi, także oddaje energię do wtórnego chłodzenia. I teraz jaki jest plus takiego reaktora? Nie może się stopić rdzeń, bo już jest stopiony. A poza tym jesteśmy w stanie z tym płynnymi solami uranu, ponieważ one są płynne, jesteśmy bardzo szybko w stanie z nimi coś zrobić, jeżeli mamy niestabilną sytuację. A co przez to rozumiem? W większości najnowszych projektów reaktorów są zaprojektowane tak, żeby nie dało się ich popsuć i doprowadzić do katastrofy, nawet jeżeli w kontrolce, czyli w miejscu, gdzie jest kontrolowany reaktor, ludzie zrobią wszystko, żeby go popsuć. Jak można coś takiego zrobić? No chociażby na przykład na dole takiego zbiornika z tym solą uranu robi się taki czopek z metalu, który pod wpływem wysokiej temperatury się topi, a pod spodem mamy wielki zbiornik wypełniony bromem, ołowiem, do którego to w przypadku przekroczenia krytycznej temperatury cały rdzeń po prostu się wleje, rozpuści się, rozcieńczy się tymi substancjami i wygasi. Więc w zasadzie taki reaktor jest całkowicie bezpieczny. Ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której mogłoby się coś stać. No jest to na pewno duży postęp w stosunku do Czarnobyla. Oczywiście jest to dopiero wschodząca technologia i tak naprawdę dopiero są eksperymentalne reaktory. Tak jak mówię, nie było funduszy na to, ale na szczęście w ostatnich latach, po tym jak troszeczkę zapomnieliśmy o Fukushimie, pojawiły się nowe pieniądze na badania w tej dziedzinie. Ze względu też na to, że zaczęliśmy sobie jako cywilizacja zdawać sprawę, że źródła odnawialne nie wystarczą. Budujemy za mało, za wolno, nie ma poparcia społecznego, nie ma poparcia, jeżeli chodzi o komercyjne zastosowania. Musimy mieć bardzo silne dotacje, bardzo wysokie dotacje wprowadzać, żeby opłacało się budować źródła energii odnawialnej. Za to, jeżeli chodzi o elektrownie atomowe, no problem, one są ekonomicznie bardzo opłacalne. Więc no, na szczęście rządy zaczynają się powoli przekonywać, zaczynają inwestować z powrotem w tą gałąź energetyki. Ostatnio, przez ostatnio rozumiem, może ostatni rok czy dwa, szczególnie w polskich mediach, mówi się dużo o małych reaktorach modułowych, Small Modular Reactor, SMR. O co chodzi? To jest nowy pomysł. Nowy pomysł jest taki. Mamy technologię budowania małych reaktorów, które są w stanie zasilać. No, nie będzie zaskoczenia, jeżeli powiem, że są to one zostały opracowane dla armii, głównie dla zasilania dużych statków i łodzi podwodnych. Zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie, jak i Chińczycy mają takie technologie. Ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć taki mały reaktor i umieścić go do zasilania średniej wielkości miasteczka. To jest najnowszy pomysł. Czyli mamy tak. Dajmy reaktor, który może być reaktorem starego typu, czyli taki boiling water reactor, czyli taki reaktor gotujący wodę, który nadal ma zestalone rdzeń w postaci takich prętów paliwowych, ale oczywiście ma najbardziej nowoczesne zabezpieczenia i nadal jest go bardzo ciężko popsuć. A taki reaktor możemy wyprodukować w fabryce, przewieźć na miejsce, w którym ma pracować. I to drastycznie obniża koszty produkcji i czas produkcji. Zamiast budować od zera każdą elektrownię, i wtedy każda ta elektrownia jest inna, mamy fabrykę reaktorów, tak, żeby ona te reaktory mogła, te rdzenie reaktora, te małe reaktory, mogła produkować seryjnie. Wszystkie są takie same, więc paliwo pasuje do każdego, to znowu obniża koszty. Jeżeli mamy recykling tego paliwa, to znowu wszystkie pręty są takie same, więc to znowu obniża koszty. Jeżeli potrzebujemy więcej energii, to stawiamy cztery takie reaktory obok siebie. No i to jest najnowszy pomysł. A brzmi nieźle.
Najważniejsze, co jest w tym pomyśle dobre, to jest to, że możemy szybko zbudować dużo elektrowni, a proszę mi wierzyć, czas się kończy. Czyli naprawdę musimy przestać emitować CO2 do atmosfery, bo będzie sytuacja wymykała nam się spod kontroli. I znowu, żeby nie brzmiało to, że wszyscy zginiemy. To nie tak, że my wszyscy zginiemy, ale jeżeli nic nie zrobimy, to w połowie tego stulecia zaczną pojawiać się na Ziemi miejsca, gdzie nie da się żyć. To nie będzie Europa oczywiście, to będzie Dolina Gangesu, to będzie południowy Pakistan, to będzie Azja Południowo-Wschodnia. Ciekawe, właśnie nie wymieniłem tu Afryki, Afryka nie jest najbardziej zagrożonym regionem, właśnie bardziej o Azji. No i doprowadzimy do sytuacji, kiedy będą potrzebne masowe przesiedlenia ludności, a tam naprawdę wysoka gęstość zaludnienia, no i ci ludzie gdzieś będą musieli pójść. Więc to jest to, z czym w tej chwili musimy walczyć. O co walczymy, tak? Żeby zatrzymać na tyle, żeby nie doszło do masowej migracji ludności. Mówimy tutaj o setkach milionów ludzi, którzy będą musieli się przesiedlić. Kilka dni temu na CNN był artykuł na temat modułowych reaktorów, gdzie Amerykanie się bardzo chwalili, że w kooperacji z Koreańczykami, nie chcę skłamać teraz, czy to byli Koreańczycy, czy Japończycy, chyba Koreańczycy, zamierzają produkować takie reaktory. No i właśnie było wymienione, że pierwszym takim eksperymentalnym krajem, gdzie zostaną one zainstalowane, będzie Polska. No więc jesteśmy tutaj w forpoczcie całej tej inicjatywy. Nie bójmy się tego, naprawdę to nie jest tak, że to jest jakaś nowa, niezbadana technologia. Po prostu są to mniejsze reaktory, które zostały zaadoptowane z reaktorów dla wojskowych. I każdy lotniskowiec duży amerykański ma taki reaktor. Każda łódź podwodna atomowa ma taki reaktor. Nie mieliśmy żadnych problemów, jeżeli mówimy o amerykańskiej technologii. Co innego z rosyjskimi reaktorami, tam było różnie, niestety. Jakieś nowe, ciekawe technologie mamy na horyzoncie? Tak, jest jedna. Technologia, o której bardzo dużo mówił i inwestował w nią Bill Gates swego czasu. A ostatnio temat troszeczkę niestety ucichł ze względów politycznych, o czym zaraz powiem. Mówimy tutaj o reaktorach postępującej pary. Pomysł jest genialny. Mamy paliwo, zużyte paliwo jądrowe. To zużyte paliwo jądrowe to nie jest tak, że nie ma już w nim substancji rozszczepialnej. No gdyby tak było, to nie byłoby z nim problemu. Problem jest taki, że ilość tego wzbogaconego, czyli tego uranu, czy toru, czy plutonu, który ma dosyć dużą zdolność emisji neutronów, a ta ilość tych substancji spada z czasem. Ale pozostają nadal inne izotopy, które po prostu emitują słabiej. Ale nadal emitują. Takie odpady radioaktywne nadal się grzeją, więc nadal to ciepło teoretycznie możemy wykorzystać. Problem polega na tym, że w normalnym reaktorze ilość tego ciepła jest za mała, żeby efektywnie je wykorzystać. Ale jest pomysł. Okej, to weźmy bardzo, bardzo dużo tego paliwa i umieśćmy w jednym miejscu. Wtedy, jeżeli będziemy mieli dużą objętość, to im większa objętość, tym więcej energii przez powierzchnię będzie musiało wydostać się, więc będziemy mogli w ten sposób zwiększyć strumień energii wychodzący z takiego paliwa. Żeby wszystko było stabilne, pomysł jest następujący. Kopiemy albo wykorzystujemy na przykład zamkniętą kopalnię, umieszczamy pod ziemią olbrzymią ilość zużytego paliwa jądrowego. Mówimy tutaj o setkach, tysiącach, dziesiątkach tysięcy ton takiego paliwa. Takie paliwo samo w sobie będzie się grzało, ale nie na tyle, żeby to miało komercyjnie sens to wykorzystać. Więc ono będzie po prostu ciepłe. Ale gdzieś z boku, na środku, gdziekolwiek, to co widzimy tutaj na ilustracji po prawej na górze, wprowadzamy taki zapalnik w postaci odrobinę wzbogaconego paliwa jądrowego. To paliwo wzbogacone oczywiście zacznie się intensywnie grzać, emitować neutrony i te neutrony powodują co? One, część z nich jest absorbowana przez paliwo, to zużyte paliwo wokół nich. I to paliwo ulega częściowego wtórnemu wzbogaceniu. I teraz ono zaczyna się mocniej grzać. Rozpadają się jądra, które normalnie by się raczej nie rozpadły ze względu na to, że ich czas życia jest bardzo długi. I teraz ta nowa powierzchnia świeżo wzbogaconego, lekko wzbogaconego paliwa wzbogaca kolejną warstwę. I w ten sposób mamy taką falę, która się porusza przez reaktor. Za tą falą, czyli to, co widzimy czarne po lewej stronie, to jest już naprawdę dobrze wypalone paliwo, czyli nie takie jak ze zwykłego reaktora, które tak naprawdę nadal jest bogatym w uran paliwem nuklearnym, tylko już naprawdę takie paliwo, które, gdzie większość tego uranu została zamieniona w ołów. Do tego się rozpada uran. Tak? Ten ścieżka rozpadu promieniotwórczych prowadzi do najcięższego, stabilnego pierwiastka, do ołowu.
Mamy taką falę, która się przesuwa przez ten reaktor. Jak widzimy, ona się nie przesuwa w rok czy dwa. Jeżeli mówimy tutaj o dużych konstrukcjach, to my możemy mówić tutaj o rząd wielkości 50 do 100 lat. Czyli znajdujemy komorę pod ziemią, pełniamy ją paliwem jądrowym zużytym, które normalnie musielibyśmy składować, odpalamy przy pomocy takiego niewielkiego wkładu wzbogaconego paliwa, następnie przez 100 lat grzejemy sobie tym wodę, no i w zasadzie używamy tego jak elektrowni geotermalnej. Tak? Czyli mamy tam rury przeprowadzone przez ten rdzeń, odgrzana woda dostaje się na wierzch, zamienia się w parę, napędzamy sobie turbinę. Pomysł wydaje się bardzo fajny. Problem polega na tym, że jakoś nikt nigdzie nie chciał się zgodzić na zgromadzenie tak dużej ilości odpadów radioaktywnych w jednym miejscu. A Bill Gates znalazł w końcu lokalizację w Chinach, zaczęto kopać, był przygotowany już miejsce, ale niestety było to za prezydentury Trumpa, który postanowił odciąć Stany Zjednoczone od Chin, zerwano wszystkie umowy i projekt został. Na dzień dzisiejszy projekt jest w zasadzie zarzucony. Mamy tutaj ta firma, która się tym zajmowała, nazywa się Terra Power, źródło tego zdjęcia. Firma istnieje nadal. Nadal się odgrażają, że zbudują przynajmniej eksperymentalną wersję tego reaktora, ale no niestety prace bardzo spowolniły, bo zarówno w Stanach, jak i w Europie nikt nigdzie nie chce się zgodzić. Oczywiście no to jest uprzedzenie i to jest problem zawsze energetyki jądrowej, że najciężej jest znaleźć miejsce dla tego reaktora. Bo jeżeli gdziekolwiek miejsce wskażemy, to natychmiast lokalna ludność powie, że nie ma absolutnie takiej opcji. No i mamy ten problem zarówno my, jak i Amerykanie. W Chinach, jak Państwo się domyślacie, sytuacja jest nieco prostsza. Mówią, że kopiemy, to kopiemy. No i w zasadzie tyle. To jest taki pomysł na przyszłość, który wydaje się bardzo ciekawy. I tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.